serdecznie. Dziś zaczynamy nową seryjkę na podstawie takiej książki, którą dostałem od autora. Ja spróbuję o autor, czy to dobrze widać. Ten komputer. Nie widać książki. O! Widać Richard Dors. Może w dół. Napisał książkę, wybrane partie. O! A i ten jest. Wybrane partie. Pan Richard Dors wygląda tak. O, to lepiej widać. Proszę bardzo. To jest pan Richard Dors. Jest 2,5 lata starszy ode mnie. Przed parę słów był mistrzem Polski w grze korespondencyjnej w 1989 roku, czyli w wieku 34 lat. Mistrz krajowy w grze korespondencyjnej, kandydat na mistrza. Grywał reprezentacji Polski podczas drużynowych rozgrywek w grze korespondencyjnej. Od 1984 roku był w starcie Katowice z takimi internacjonałami jak Jacek Bielczyk, Jan Przewoźnik, Karol Pinkas, Krystyna Radzikowska, później Iwona Świecik, Karol Żeleźnik, chyba nie pamiętam, czy Zbyszek Kardyś tam był, ale Zbyszek Szczerek z pewnością też. No i Marian Twardoń, może kogoś pominąłem. W 2002 roku założył prywatny klub sportowy Dors od nazwiska w Rudzie Śląskiej. Grywa też w czeskiej lidze. Przysłał mi taką książkę. Ogłosimy konkurs. O, lepiej widać. Wybrane partie. O, lepiej widać. Ta kamera lata jak łopata. I pan Ryszard. Pokażemy parę partii. Może na początek 10. Zobaczymy komentarze. Pozwolił mi czytać te komentarze i pozwolił mi pan Ryszard coś powiedzieć od siebie. Więc zaczynamy. Będę wyraźnie mówił, kiedy mówię coś od siebie. Skoczek F3. Biały prowadzają figurę na aktywne pole, jednocześnie nie pozwalają czarnym na posunięcie E5. No tak, to ja to też często uczę. Najdokładniejsza kolejność posunięć D5 i C4. Pan Ryszard twierdzi, że posunięcie piona na D5 jest jedną z najlepszych odpowiedzi, jednakowoż ja nie do końca się zgodzę. To jest dobrą kontynuacją. Natomiast po skoczek F3 czarny nie bardzo wie, jaki debiut nastąpi i musi grać bardzo, bardzo elastycznie. Tym posunięciem białe próbują poderwać centralnego piona czarnych. No to tak zwykle przechodzi do debiutu Rietiego. Czarne mogą zagrać E6, C6, mogą zbić, a mogą zagrać tak jak w partii skoczek F6. Czarne stawiają skoczka na aktywnym polu, jednocześnie bronią piona D5. Posunięcie to ma również wady, ponieważ po CD5, skoczek D5, D4 z następnym E4. O, udało mi się strzałeczkę zrobić. Białe mogą osiągnąć przewagę w centrum i mieć tak zwane klasyczne centrum. Aczkolwiek można i tak grać. O, tu pan Ryszard mówi to, co ja mówiłem o tych trzech ruchach. Więc już nie będę tego powtarzał. Widać, jesteśmy nieco zgodni. G3. Nie zdecydowałem się na bicie pionka, ponieważ chciałem grać struktury, w których mam już doświadczenie. I bardzo słusznie. Struktury z ostrzyleniem gońca są bardzo dobre. I proszę, jaki czytelny komentarz. Pan Ryszard tłumaczy ideę, wariantów daje trochę, a przecież grał korespondencyjnie i te warianty musiał liczyć. E6. Czarne biorą pionka D5. Jednocześnie umożliwiają gońca wyjścia F8. No, trzeba wyjść, zroszować. Myślę, że państwo widzą, który tekst jest mój. Goniec G2. Ustawienie gońca po otwarciu pozycji można robić nieco czarny plan. Ja podpowiem od siebie, że my gramy na
przedłużenie tego gońca, żeby tu ta przekątna się otworzyła. Goniec lubi pustą przekątną i będziemy znosić czarne pionki stojące na tej przekątnej. No. Co to było? A, E6, B6, B3. Roszada jest również dobrym posunięciem. Ja osobiście wolę zrobić roszadę. Ruch B3 jest ruchem takim skromniejszym. A roszadę i tak trzeba zrobić. Ja zalecam roszadę moim uczniom, bo przeciwnik wie, że zrobimy roszadę. No dobra. Jednak uznałem, że skoro nie ma tej konieczności, lepiej wzmocnić piona C4, umożliwiając wyprowadzenie gońca z C1 na B2. Tu ja podpowiem od siebie, że przy gońcu na B2 biały nie powinien grać D4. Tu Państwo się zdziwią, jak będziemy zgodni z panem Ryszardem w wielu sprawach. Czarne ustawiają zgodnie z planem. Tu książka ma tę zaletę, że praktycznie komentowane jest każde posunięcie, więc jeżeli poświęcimy na każde posunięcie 2-3 minuty, to jak Państwo to dziś oglądają, to do wieczora, do północy powinni skończyć. Goniec B2. Skoczek broni pola C5 i F6. Roszada zabezpiecza króla i umożliwia planowanie gry środkowej. Jak widzą Państwo, to są też uwagi dla mniej zaawansowanych szachistów, bardzo pożyteczne. Goniec D6. Dobre posunięcie, jednak lepszą reputacją cieszy się goniec E7. I ja też uważam, że ustawienie gońca na D6 daje dodatkowe możliwości ze skoczkiem, który tego gońca będzie atakował. Też uważam, że lepiej gońcem na E7. D3. Do tej pory grałem E3 z planem D4. Tym razem miałem ochotę zagrać coś innego. Widzicie? Można. I to jest bardzo ważne zagadnienie. Trzeba grać to, na co mamy ochotę, co potrafimy grać i trochę rozumiemy. C5. To posunięcie jest błędem, prowadzi do dużej przewagi białych. Należało zroszować. To wynika z tego, że czarny król jest w centrum i te figury, jak nawet pójdzie na królewskie skrzydło, nie będą go bronić. Można powiedzieć, że białe mają lekką przewagę w rozwoju. Przy przewadze w rozwoju należy otworzyć pozycję. Pozycję otwieramy przez otwieranie linii i tu komentarz jest pana Ryszarda. Białe wykorzystują złe ustawienie czarnego króla i otwierają pozycję. Jeszcze raz mówię, że pan Ryszard pozwolił mi robić jakieś tam dopowiedzenia i moje wrażenia tutaj. Wymuszone posunięcie. Nie można goniec D5, bo E4 i jak goniec odejdzie widełeczki. Nie można też skoczkiem na D5, bo E4, tam nie można, to już widzieliśmy. Skoczek B4, goniec G7, z przewagą białych. No tak, czarne bez roszady zostają. Dlatego czarne zbiły pionem. I ponieważ grozi posunięcie E5, czarne nie mogą wykonać roszady, muszą coś z tym zrobić. I tu pan Ryszard podaje wariant, że jeżeli goniec E7, to E5, H3, gonimy, drania, rozwalamy pozycję na dwóch, bierzemy z przewagą białych, no mają, proszę policzyć, jaka jest przewaga materialna.
partii nastąpiło goniec c7. e5 grozi zdobycie figury. Znowu nie można zrobić roszadę. Skoczek na h5 było gorsze. Widzimy, że gonimy tego. Znowu grozi zdobycie figury. Czarny nie ma oddechu na roszadę. I tu myślę, że każdy znajdzie. Kombinujemy jak Richard Dolls. Czas start. 10 sekund daje. Ponieważ widzieliśmy już to w poprzednim wariancie, myślę, że wszyscy znaleźli tu posunięcie 6 z atakiem na skoczka, z atakiem na punkt G7. Skoczek F6, przesłona. I to jest jedyne posunięcie, które chroni przed stratą materialną. Ruch białych. Kombinujemy jak pan Richard Dors. Z panem Ryszardem zetknąłem się kilkadziesiąt lat temu, jak przez mgłę to widzę. Przez dużą, dużą mgłę. Może przez bardzo dużą mgłę. I tu pan Ryszard gra wieża E1. Takie ciche posunięcie, stawia wieżę na wprost króla przeciwnika i komentuje. Bardzo dobre posunięcie, chciałem utrzymać króla czarnych na środku szachownicy. Teraz nie można wykonać roszady, bo są kolejne widełki. Widzimy, że pionek E w tej partii lubi wykonywać widełki. F6. Tu można było zbić. Ale jeszcze skuteczniejsze jest skoczek G5. No i prosty komentarz pana Ryszarda, że teraz z atakiem na dwóch białe biorą jakość. Goniec C8. Obronił. No, ale teraz będzie słaby punkt D5. Tutaj goniec patrzy na wieżę. No i tu pan Ryszard robi ruchy bez komentarza. No to tu stawia diagram i proponuje, żebyśmy proponuje nam, żebyśmy zakombinowali jak on. Więc kombinujemy jak pan Richard Dors. No to kombinujemy. Tu są dziurawe białe pola. Nie wiem, czy to zaznaczyć mogę, czy nie. Zaznaczę sobie te dziurawe białe pola. Białe mają białopolowego gońca i zwiększają przewagę na białych polach. Ofiara jakości. Nie można być hetmanem, bo goniec nie może być królem. Trzeba wziąć pionem. Tu hetman wchodzi do ataku. I tu pan Ryszard podaje tasiemcowy wariant. Jeżeli król E6, skoczek C3, grozi bicie na D5, skoczek bije na D5, ofiara drugiej figury, pan szachuś, jeszcze jeden. Wieża wchodzi do gry z tempem do ataku. Ofiara jeszcze jednej jakości. Hetman wchodzi, jak widzimy, pełna dominacja na białopolowej części szachownicy.
kasujemy konisia. I tu jest taki komentarz z wygraną białych. No. Wygrana nie jest odległa. Wygrana nie jest odległa. Król nie bardzo może gdzieś iść. Figury białych dominują, wieże nie grają. Goniec wejdzie za chwilę i to powinno być dobrze. Wobec tego przeciwnik policzył, odszedł na G7. I proszę bardzo, kombinujemy jak pan Ryszard jeszcze raz. Widzimy, pan Ryszard robi ostrą, kombinacyjną grę. Szaszek. Pionek nie może bić, bo tu zasłania. Szaszek. I prozaiczne. Goniec F6 kończy grę. Kończy grę. Straty materialne są dla czarnych nieuniknione. Liczymy figury. Raz, dwa, trzy, cztery. Liczymy czarne. Raz, dwa, 3-4, 4 figury oprócz hetmana, ale pada koń, pada wieża, hetman musi odejść. No tutaj można by było tylko jeszcze chcieć te wieże wprowadzić do gry. Także widzimy ładna miniaturka. Miniaturka. Przypominam jeszcze raz, partia pochodzi z książki, którą pan Ryszard Dors wydał. Skomentował swoich chyba 50, te liczby są dla mnie takie trudne, 50 partii skomentował i wygrał miniaturę. Proszę obejrzeć ją od początku, zobaczyć, że białe pozornie pasywnie grały, tak skromnie, nieśmiało, a błędem czarnych było, że chciały od razu przechwycić inicjatywę ruchem C5. Bez roszady. Dziękuję za uwagę.